Witam wszystkich serdecznie. Dawno mnie nie było, nawet bardzo dawno, bo ostatni odcinek był z prezesem, ale powiem wam szczerze, że jak tak dobrze idzie, może tak, może powiem wam przede wszystkim, dlaczego ja zacząłem nagrywać i po co zacząłem to robić. Mój pierwszy odcinek nagrałem, gdy trener Paszulewicz został trenerem Widzewa. A dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że przede wszystkim jak patrzyłem na to, jak na forach, jak wszędzie po prostu obraża się naszych chłopaków, jak się jedzie z piłkarzami, jak zależało mi na tym, żeby ludzie zrozumieli przede wszystkim, że to są tak, nasze chłopaki, że są ludzie przede wszystkim, nie? Że tam po tej drugiej stronie, i to jeszcze w tamtym czasie, gdzie w drugiej lidze, gdzie było mnóstwo chłopaków, którzy grali gdzieś tam, byli z trzecich lig, z drugich, nawet jak byli z drugiej ligi, czy tam nawet z pierwszej, to grali gdzieś w takich klubach, które zainteresowanie było znikome, żadne tak naprawdę. Oni się nie spotkali z tak ogromnym zainteresowaniem, z tak medialnym klubem, i nagle oni przyszli do Widzewa, dopadło ich to, że przez całe, nie wiem, przez każdy sezon poprzedni, nie wiem, tam ze trzy razy ktoś gdzieś o nich napisał, kilka osób może się wypowiedziało, a tu nagle tysiące ludzi interesowało się ich grą, oni mieli fatalną passę i była taka jazda, i właśnie po to i tak naprawdę po to ja to robię, żeby uaktywniać się najbardziej wtedy, kiedy jest źle, kiedy kibice zaczynają zapominać o tym, że o tym, co było dobre, nie pozostawiając suchej nitki na chłopakach, i wtedy się teraz tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje, oczywiście mógłbym opowiadać o piłce, zresztą też o piłce dzisiaj powiem trochę przynajmniej. Jakby ja nie czuję się specjalnie potrzebny, nie? Bo ja wjeżdżam, ja się uaktywniam wtedy, kiedy jest źle. Wtedy najbardziej staję się aktywny, żeby nie wiem, cały czas tłumaczyć kibicom, że po pierwsze są nasze chłopaki, jak przyjdzie kryzys, to naszym obowiązkiem jest ich wspierać i robić wszystko, żeby im pomóc. A nie ich dobijać gdzieś tam. Wtedy zacząłem nagrywać właśnie dlatego, że uważałem, że kibice ich po prostu dobijają. Jakiś czas temu prezes powiedział, że my nie jesteśmy gotowi na ekstraklasę. Wiele osób się oburzyło. I ja wam powiem taką rzecz. Ja w rozmowie z prezesem, w moim ostatnim odcinku, prezes powiedział przede wszystkim, że jego priorytetem to jest infrastruktura, tak? Rozbudowa akademii, infrastruktura. Później jak zapytałem prezesa a propos ośrodka na Olachowie, a propos startu, a propos jakiegokolwiek boiska, na ile my możemy sobie pozwolić, co my możemy zrobić finansowo, co możemy wybudować, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, na co nas stać? I prezes powiedział wtedy, że dopóki nie awansujemy do ekstraklasy, to nas nie stać na nic. I tak naprawdę dalej, jak zapytałem trenera o to, i dalej, sorry, że się zawiesiłem trochę, i jakby tak, priorytet infrastruktura, jeżeli nie awansujemy do ekstraklasy, to nie ruszymy tematu infrastruktury, i my być może nie jesteśmy gotowi jeszcze. Wczoraj było Piłsudskiego 138, w którym mówiono o rozbudowie struktur w klubie, jeżeli chodzi o pracowników. Prezes po prostu, to nie jest tak, że prezes nie wie, co mówi, że prezes to jest mądry gość, nie? I on, to nie jest tak, że on jest zaskoczony i powie coś, czego się nie spodziewał. Prezes doskonale dobiera słowa i doskonale wie, co mówi. To, że my nie jesteśmy gotowi, zresztą wczoraj na Piłsudskiego 138 jakby to zostało już wyjaśnione. Ja wcześniej chciałem to nagrać, powiedzieć,
gdzieś brakło mi czasu. Brakło mi czasu nawet na analizowanie tego, co się dzieje. I możemy strukturalnie nie być gotowi na to, ale prezes doskonale wie i przede wszystkim nie chce pompować balonika. Ja też bym chciał, żebyśmy my, jako kibice, przestali w ogóle rozmawiać o jakichkolwiek awansach. W ogóle to totalnie nie ma sensu. My, każdorazowo, powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na każdym kolejnym meczu. Na pierwszym kolejnym meczu i nic innego nie powinno nas obchodzić. Pamiętacie 11 punktów przewagi nad trzecim zespołem? My już byliśmy przecież w pierwszej lidze. Już wszyscy dookoła mówili, pisali. Ja rozumiem, że kibice tak piszą, bo to jest normalne. No, my się jaramy, jak po prostu jest tak, jak w tej chwili jest. Dzieje się piękna historia i oby trwała jak najdłużej. Ale wszyscy, to łącznie z, wydaje mi się, z działaczami, wszyscy mówili o tym, że już, no my już awansowaliśmy, już jest pozamiatane. Jak to się skończyło? No skończyło się tak, jak się skończyło. Biorąc pod uwagę, że teraz różnice punktowe pomiędzy zespołami, powiedzmy nawet z pierwszej szóstki, to my, mając taki terminarz, jaki mamy, ostatnie 4 kolejki w sezonie, tak, w sezonie, mogą wszystko odwrócić do góry nogami, biorąc pod uwagę, z kim my gramy, bo teoretycznie tak naprawdę gramy z bardzo ważnymi przeciwnikami. Ten maraton się za chwilę zacznie. To będzie bardzo trudny czas. Co prawda teraz, patrząc na grę Widzewa i patrząc na trenera Niedźwiedzia i w ogóle patrząc na to, co się w klubie dzieje, jestem pod nieprawdopodobnym wrażeniem prezesa, dyrektora sportowego i trenera. Choć to nie jest tak, że jestem bezkrytyczny. Bo są takie momenty, że jestem zły na przykład też na trenera, nie? Że zrobił tak, a nie inaczej. Personalnie nadal nie rozumiem pewnych rzeczy, ale prosta zasada. Ufam trenerowi, no a jak ufam trenerowi, to już nie jakby... Oczywiście mogę pokrytykować, ale trener wie najlepiej. Biorąc pod uwagę nawet same treningi i to, co kiedyś Bartek Stein dopowiedział, że jego nie interesują treningi, jego interesuje mecz, bo jest wykładnią tego, co naprawdę, co jest istotne. I oczywiście tak, no, to jest, bo mecze są istotne. Wyniki są w meczach, nie w treningach. Ale dla mnie na przykład, obserwując zawodnika, nie wiem, zawodnik A i zawodnik B. I w pierwszym, drugim, trzecim meczu patrzę na tego zawodnika, jednego i drugiego, i obu oceniam na tą samą ocenę, powiedzmy na ocenę 6. Pierwszym, drugim, trzecim i nie wiem, nie potrafię powiedzieć, który jest lepszy. Obaj są równorzędni, ale później idę na trening, obserwuję obu tych zawodników, no i ten pierwszy zawodnik na treningu wygląda właśnie na ocenę 6, ale drugi już na treningu wygląda na ocenę 8, a czasem nawet 9. No i wtedy tak patrzysz, mówisz tak, okej, oni są równorzędni w meczach, tak? Trzeba ich traktować, no bo równorzędni w meczach, oczywiście. Ale na treningu ten jeden pokazuje, że ma ogromny potencjał. No i później siłą rzeczy, jak gra ten drugi, to inni się mogą dziwić, dlaczego przecież grają tak samo. No ale jak widzisz dużo większy potencjał, widzisz, że może to po prostu to jest kwestia czasu, że on wyskoczy gdzieś do góry. I dlatego to się różni. A trener widzi chłopaków 5 dni w tygodniu, przez cały tydzień, jeżeli chodzi o treningi, i wie 100 razy lepiej, więcej, widzi każdy błąd, widzi wady, zalety, i całe szczęście trener Niedźwiedź, jak nikt, potrafi po prostu wyciągać pozytywne rzeczy w zawodnikach. No to jest aż niemożliwe, nie? Ale powiem jedną rzecz, moim zdaniem trener, patrząc, obserwując poprzednich trenerów, wszystkich, których gdzieś tam podglądałem, moim zdaniem, nawet jeżeli trener Mroczkowski potrafił czasem dotrzeć do zawodników i psychologiem był niezłym, to straszne błędy popełniał na konferencjach prasowych. I moim zdaniem największym błędem trenera Mroczkowskiego to jest to mówienie o tym braku jakości i podkopywanie morale zawodników. To moim zdaniem jest rzecz, która gdzieś jest największym. To dla mnie trener Niedźwiedź jest po prostu niesamowitym psychologiem. Jak obserwuję to,
jak on rozmawia z zawodnikami. Zresztą jak widać po efektach, wyciąga z zawodników najlepsze cechy. To jest właśnie, zawsze uważałem, że trener, prawdziwy trener, to przychodzi, akurat w przypadku trenera niedźwiedzia trochę inaczej, znaczy nie, że inaczej, miał możliwość wyboru zawodników i tak dalej, wyczyścił sobie kadrę, ta sytuacja to była naprawdę, nikt nie miał lepszej, to może tak, po reaktywacji, ale nieważne, przychodzi, dostaje zawodników i po prostu wyciąga z nich maksa. To jest właśnie dla mnie prawdziwy trener, który dostaje jakąś kadrę i nawet jeżeli, nie wiem, miał jakąś ocenę w stosunku do danego piłkarza, taką czy taką, to później się na przykład orientuje, że on jest trochę innym zawodnikiem, ale wyciąga z niego to, co w jego przekonaniu jest najlepsze i trener Niedźwiedź robi to w sposób nieprawdopodobny, ja mam nadzieję, to po prostu to jest niesamowite, bo to jest niesamowite, że trener może być tak wiele widzący, bo to jest moim zdaniem, trener Niedźwiedź widzi tak wiele, czasem trener Niedźwiedź przerywa bardzo często, ja bardzo lubię u trenera to, że on przerywa grę, on bardzo tym żyje, jak pokazuje to w sposób bardzo energiczny, że zawodnicy gdzieś tam to rozumieją, to mi się strasznie podoba i widzę, ile on w to wkłada serca i czasem jak przerywa, to sobie myślę, co tym razem trenerze, nie? Bo trener przerywa i mówi, że kto źle zrobił, gdzie źle wyszedł, gdzie źle zareagował i czasem mówię, kurde, trenerze, jak? Na przykład już chyba nie było nic. Trener widzi takie szczegóły, ma tak analityczny łeb, naprawdę, i jest zajebistym psychologiem. Trzyma pod prądem każdego z zawodników. I choć czasem mam pretensje, nie? Że ktoś wypada, że... Tak jak powiem może o Radku Gołębiowskim. Zagrał, bo miał świetne te dwa pierwsze mecze w Widzewie. No słaby gdzieś tam występ w Gdyni. No słaby, no nie da się ukryć, że słaby. I nagle Radek wypada. Ja wiem, że tam się jeszcze nałożyła reprezentacja Polski. Radek wypada, chyba nie powąchał placu przez 4 mecze. I tak trochę mówię, kurczę, no tak sobie myślałem. Naprawdę, trenerze? Jeden mecz słabszy i taki ten. Ale z drugiej strony trener za każdym razem mi udowadnia, że to jest w jakimś kierunku, że nie ma tak, że ktoś tu jest słabszy, nie? Ty wychodzisz... Zresztą nie przełożenie też meczu z Odrą Opole. Nie ma jednego, wychodzi inny, ma grać. Wszyscy mają być pod prądem. Cały czas mają wszyscy być przygotowani. To... Chociaż czasem naprawdę, ja cenzuję o pewne rzeczy, nie? Tak. Meczu ze Skrą, gdzie uważam, że przez 60 minut my pierwsze, poza jakimś zaskoczeniem ze stałych fragmentów gry, to my straciliśmy środek pola. Że personalnie byliśmy ustawieni w samych takich... Grali w zasadzie sami zawodnicy, którzy przede wszystkim w głowie mają atak, a z tą obroną to tam bywa różnie, nie? No ale co? No i trener wytrzymał. Tak samo jak wytrzymał, bo wiele osób... ja też sam uważałem, że za późno trener w Gdyni zareagował, jeżeli chodzi o zmiany. No ale trener wytrzymał. No po prostu może ci słabiej iść, ale masz swój określony czas i chociaż nie, słabo idzie. On nie będzie wcześniej zmieniał. On będzie zmieniał w tym momencie, w którym uważa to za stosowne. I po raz kolejny udowadnia, że to on ma rację, nie? No i co? No i ze Skrą wszedł Bartek Guzdek i... bo Bartek Guzdek. To też jest... Bo wszyscy teraz mówią, tak, zawsze gdzieś tam ktoś gada na Radio Widzew, że tam, że mówi, że Bartek słaby i tak dalej. Ja wam powiem wam tak. Ja mam taką pamięć fotograficzną. Nie przypominam sobie nikogo, kto by mówił, pisał, że Bartek Guzdek to po prostu super hiper, albo bronił Bartka Guzdka. Ja wam powiem, jak było. Okres przygotowawczy się zaczął. W tamtym czasie było sporo treningów po południu, więc to jest dla mnie jedyna możliwość, żeby gdzieś się tam pojawić po południu na treningu. No i obserwowałem. Trener Niedźwiedź uwielbia krótką grę. Najdłuższa gra, jeżeli chodzi o plac, gdzie trener Niedźwiedź gra, to jest od 16 do 16. A w wielu sytuacjach ten uwielbia zagęścić,
zagęścić, zmniejszyć ten teren. Trener stosuje takiego wiecznego dziadka. Wszędzie po prostu jak, granie jak najszybciej i tak dalej, ale nieważne, bo nie o tym chciałem mówić. I w tej krótkiej grze, gdzie naprawdę często patrzy się i tak do końca, kurde, człowiek nie wie, nie? Kto jest lepszy, kto gorszy, nie? Ten oczywiście ma ten szerszy obraz, bo ma, ogląda wszystkie treningi i nie wiesz, ale patrzyło się na tych chłopaków. Raz, że ten poziom, początek przygotowań, a poziom teraz na treningach, to jest po prostu, to jest zupełnie inna półka. To jest niesamowite, jak trener potrafił podnieść poziom gry, ruchu, wychodzenia na pozycję. My za każdym razem w meczu, jak gdzieś zagrywamy, to my tam jesteśmy, a przeciwnika jeszcze tam nie ma. Ale dobra, wracając do Bartka Gustka. Bartek Gustek był zawsze spóźniony. Nie nadążał. Nie radził sobie. Był odpychany. I to nie jest tak, że ktoś go tam... Po prostu Bartek, ja, powiem szczerze, my z chłopakami, którzy oglądają treningi, będę szczery, nie będę tutaj owijał, że ja powiem, że nie mówiłem, czy wiedziałem, że Bartek Gustek. Nie, nie, nie. Wszyscy jednym głosem stwierdzaliśmy, nie, no gościu się po prostu nie nadaje. Nie nadaje się, no to mini okres przygotowawczy. Trafi do rezerw, pewnie też nie będzie tam gościem pierwszego wyboru. No transfer nietrafiony, nie? I pierwszy występ Bartka z Sandecją wszedł gdzieś tam w końcówce przy 3-0. Kończyliśmy trzema młodzieżowcami, byłem bardzo z tego zadowolony. Mówię, kiedy, nie pamiętam, kiedy tak było. Wszedł Bartek Gustek. Poszedł gdzieś tam, jedną sytuację, którą zapamiętałem, poszedł z prawej strony, dał fajną wrzutkę, nie? Nie tam na tych wszystkich biegających, tylko trochę cofnął, tam zabrakło kogoś do wykończenia. No ale wtedy jeszcze sobie nie myślałem, nie? Później Bartek z chrobrym głogu wchodzi, strzela bramkę i wygląda zupełnie nieźle, a później wychodzi na mecz i też sobie pomyślałem, w pierwszym składzie Bartek wychodzi na mecz. I powiem szczerze, pomyślałem sobie tak, naprawdę, trenerze? Nie boi się trener, nie? No, ale zaczął się od tego momentu po prostu koncert Bartka, nie? I naprawdę, każdy, kto obserwował na początku te treningi, nie tylko na początku, bo wydaje mi się, że przez ten pierwszy okres, to mówił, nie trafiliśmy z transferem, nie? Gość nie. A chłopak, ja nie widziałem nigdy w życiu. Powiem szczerze, ja byłem w ekstraklasowych klubach, nie wiem, 5 chyba. A na testach nie wspomnę, bo to, no nieważne, bo sporo widziałem, naprawdę. Ja wiem, że tam, teraz mi ktoś tam przywali, nie, że sobie na ławce siedziałem, nie? Okej. Okay. Widziałem wielu ludzi. Takich metamorfoz nie widziałem nigdy. Nigdy. Nie widziałem po prostu tak szybkiego szybkości, dynamiki, zwrotności, wyczucia, że nagle tak wszystko się po prostu odmieniło i zmieniło, nie? I można mówić, że ruch się nie poznał. Nie wiem, jak Bartek wyglądał w ruchu. Jeśli wyglądał tak jak na początku przygotowań, no to się nie poznał. Nie wiem, to nie było jego środowisko, to już nie pierwszy raz. Konstantin Wasiliew na przykład, jak wyglądał w Jagiellonii, a jak wyglądał, gdy poszedł do Piasta. Po prostu jest jedno środowisko, w którym się sprawdza, a w drugim nie. Dobrze, że u nas naprawdę tak póki co wszyscy, co przyszli poza obcokrajowcami, o których za chwilę powiem, że gdzie mi się wydaje, że jest, gdzie jest jakiś błąd. Znaczy nie błąd, tylko co się dzieje. To po prostu chłopak nieprawdopodobne kibicuje mu chyba w tej chwili najbardziej ze wszystkich. Właśnie za tą metamorfozę, nie? Za tą odmianę, za to, że no miarzy i niszczy po prostu wszystkich niedowiarków. Znaczy teraz już nie ma niedowiarków, nie? Teraz każdemu bije brawo, a jak najlepszy, jak tam widzę czasem, że tam niektórzy próbują mówić, że tak, że oni zawsze wierzyli, ha? Jasne. Dobra, nieważne. Kacper Karasek. Już dawno miałem też o tym powiedzieć, bo... Ale teraz Kacper Karasek jakby sam się obronił i pokazał już. Chciałem... trzeba było wcześniej nagrywać odcinki, to by nie było... To bym to powiedział wcześniej, ale... Kacper Karasek. Kiedyś zadzwoniłem do Rozmów Tylko Sportowych, jak był Tomasz Wichniarek, i to mówiłem, że Kacper Karasek, na treningu jak się też na niego patrzy, jeszcze będziemy świadkami strat Kacpra Karaska, bo to jest chłopak, który ma jedną taką
cechę. On w ogóle nie kalkuluje i mimo, że ma jedną, drugą, trzecią stratę na treningu, pamiętam taki trening, że 6 strat pod rząd miał. A później wyszedł z 3 takimi akcjami, że które każda się zakończyła bramką. To jest chłopak, który po prostu będzie miał straty, będzie miał jeszcze, ale on gra na ogromnym ryzyku, on nie patrzy, czy on ten. Oczywiście tu wypadałoby się czasem zbalansować, bo on czasem przesadza. Czasem wchodzi zbyt duże ryzyko, mało prawdopodobne, że się uda. Ale chłopak gra na ogromnym ryzyku i nie kalkuluje, idzie do przodu. Cener niedźwiedź, widać nawet, no Aziz Tetech nie gra, tak? Tetek jest ostrożny, statyczny. Jeszcze wiele osób też mówi, że Aziz że się tu nie nadaje. Spokojnie, poczekajmy, bo absolutnie żadnego pompowania bolnika. Najważniejszy jest tylko najbliższy mecz i do końca sezonu, przynajmniej do 4 kolejki przed końcem, ja będę tylko myślał o każdym kolejnym meczu. Ale poczekajcie. Wiele osób też pisze, że nie przekonuje ich Aziz, nie? Ale poczekajmy, bo jeżeli awansujemy na przykład, tam, jeżeli uda nam się awansować do ekstraklasy, to tam już jest zupełnie inna gra, tam już zupełnie inne umiejętności są potrzebne, tam zupełnie przyjdzie się zderzyć z czymś zupełnie innym. Ja wiem, że dzisiaj każdy mówi, że my tu fajnie gramy i myślę, że będziemy grać coraz lepiej, ale mamy takie momenty jak ze Skrom, gdzie byliśmy mało ruchliwi, mało wychodziliśmy na pozycję, to wszystko było nie takie niedźwiedziowe jak wcześniej, ale przyjdzie taki moment, że przyjdzie nam się zderzyć z ekstraklasą i trzeba będzie też mieć zawodników o innej charakterystyce. Dzisiaj my jesteśmy zespołem dominującym, można powiedzieć, nawet jeżeli nie jesteśmy w dominującym meczu, to jak my ruszymy z buta, to się pali. To się pali, a zespoły przeciwne nie wiedzą, co mają zrobić. Tą umiejętność na przykład zejścia 3 zawodników nawet w jedną strefę po to, żeby pogubić wszystkich, a rozejścia się później. Zobaczcie, przeciwnicy w ogóle nie wiedzą, co mają z nami zrobić. Oni niby czytają, oni widzą co, przecież analizują naszą grę. Niby wiedzą, co my robimy. Ale my jesteśmy wszędzie. My, przychodzi moment na boisku, tracimy piłkę i się okazuje, że nikt nie jest na swojej pozycji. Dominik Kun jest, nie wiem, na prawej obronie, grając w środku pola. Każdy jest poustawiany gdzie indziej. To, co mi się podoba u trenera Niedźwiedzia, jak szybko uczy zawodników grać na każdej pozycji. Coś nas zaskakuje i zawodnik, który znalazł się teraz na stoperze, jest zupełnie z innej bajki. Nie wiem, tamten na lewym skrzydle, ten tu. Wszyscy natychmiast wiedzą, co mają robić. W tym momencie, który ich zastał, oni mają przejąć obowiązki dokładnie tego miejsca, w którym są. Czyli prawego obrońcy, nie wiem, lewego pomocnika, środkowego, nie wiem, defensywnego pomocnika. Nieważne, każdy ma wiedzieć, o co chodzi. I to jest niesamowite, jak my potrafimy się organizować. Mamy swoje momenty przestoju, gdzie... Nie wiem, z czego wynikają, bo nie powinny wynikać. Są też momenty, które mam nadzieję, że bardzo szybko nie, bo wiem, jakie to są zaszłości gdzieś w mózgu, gdzie wygrywasz i jest jakaś podświadomość, która, nie wiem, to już nawet nie chodzi o podświadomość, bo to przeciwnik zaczyna ruszać, bo to przeciwnik przestaje w ogóle myśleć, już zaczyna być taki wściekły i dostaje więcej sił do ataku. Po prostu tak jest. Druga sprawa, podświadomość, która każe nam się cofać. To siedzi w głowie każdego człowieka, kiedy jesteś pewny, udaje ci się, grasz, nie? Ale przychodzi taki moment, że prowadzisz, nie? Że jest dobrze i zaczynają cię pomału spychać. Dajesz siebie wszystko, ale niestety, przeciwnik ci nie pozwala, tak? To nie jest tak, bo tamtej z drugiej strony to są piłkarze i tam to też są sztaby ludzi, którzy pracują nad tym, żeby być lepsi. I to nie jest taki hop-siup, nie zawsze będziemy dominować, ale też wydaje mi się, że ta chłodna głowa i myślę, że trener, tak jak mówię, jest świetnym moim zdaniem psychologiem i on i to wbija i potrafi po prostu z ludzi robić takich zwycięzców, nie? Zespół zwycięzców, który po prostu wygrywa. No to teraz z Resowią, jak ja się cieszę, że my w Puchar Polski przeszliśmy, Boże, jakie to jest ważne i ludzie piszą, żebyśmy teraz dostali kogoś słabego i tak dalej. Słuchajcie, jaki my mamy zysk z tego, że pojedziemy zagrać do Wieczystej? My zysk mamy z tego, jeżeli zagramy u siebie, a zagramy u siebie tylko z pierwszoligowcem albo z ekstraklasowcem. Pierwszoligowcem wtedy, kiedy zostaniemy wylosowani jako pierwsi. Dzisiaj zresztą losowanie będzie, film zobaczycie już po losowaniu. I kiedy zagramy z zespołem ekstraklasy, będziemy gospodarzem. Słuchajcie, jaka to jest kasa? To jest ogromna kasa. Wiecie, co może być, jeżeli my trafimy
Super by było, gdyby się na pierwszoligowca trafili u siebie. Ale załóż, wyobraźmy sobie, że gramy 4 mecze u siebie Pucharu Polski. Wiecie, o ile budżet nas skoczy do góry? Jaki to jest ogromny zastrzyk finansowy dla nas? A co nam ta gra na wyjeździe z jakimś Słabeuszem? Nic. Dlatego ja jestem generalnie za tym, żebyśmy grali u siebie. Ja chciałbym trafić na Górnik Zabrze. Świetnie naprawdę to wygląda. Konrad Reszka. Konrad Reszka. Na wstępie powiem, że uważam, że Konrad zagrał 2 bardzo dobre mecze. I tak jak napisałem po meczu z GKS-em Katowice na Twitterze, uważam, że przykrył czapką Miłosza i Kudryavcevsa jednym występem. Nad Miłoszem się już nie będę pastwił, ale uważam, że nigdy w życiu nie będzie bramkarzem. No, miałem się nie pastwić. Kudryavces bardzo dynamiczny, technicznie dobry, głowa po prostu nie chyba nie do sportu. Konrad zagrał naprawdę bardzo, ale nie, oczywiście to nie jest tak, że błędów się nie ustrzegł, bo raz w pierwszej połowie z GKS-em ta piłka na długi słupek chyba z Rożnego, gdzie Konrad źle obliczył, to się mogło źle skończyć. Drugie podanie, ciasteczko do Daniela Tanżyna, po prostu tak, tam ciastko, Konrad naprawia ciasteczko na maksa. Wrzutka w drugiej połowie na długi słupek, w moim przekonaniu powinna być Konrada z Gieksą, ale być może się mylę, być może nie, z perspektywy, której oglądałem. Wydawało mi się, że 2 wrzutki były takie, że chyba Konrad mógł. Ale zaznaczam, uważam, że naprawdę świetny występ Konrada. I oczywiście oba, i z Gieksą, i z Tychami. Ale jest jedna rzecz. Ja wiem, że to były sytuacje, które były mało prawdopodobne do obrony, ale brak reakcji zarówno przy bramce z GKS-em Katowice, jak i przy bramce z GKS-em Tychy. Brak reakcji niestety odbiera ci Konrad możliwość obronienia piłki. Nawet jeżeli piłki są niemożliwe do obronienia, to uwierz mi, że jeżeli będziesz szedł, to 1 na 10 z niemożliwych obronisz. Jeżeli będziesz to robił regularnie, bo już zauważyłem nie raz na treningu, że lubisz odprowadzać piłkę wzrokiem, nie rób tego. Wbij sobie do głowy, że zawsze trzeba iść. Jeżeli będziesz to robił regularnie, to zobaczysz, że po jakimś czasie 2 z tych niemożliwych wyciągniesz. W pewnym momencie będą to 3. I o ile z Gieksą prawdopodobieństwo było chyba totalnie żadne, ale i tak brak interwencji jest dla mnie nie do przyjęcia. Oczywiście, absolutnie nie winię Konrada, żeby było jasne. Absolutnie. To z GKS-em Tychy, jeden dostawny i wyjście jak struna, po prostu pójście na wystrzał rakietą, mógłbyś to obronić. To było możliwe do obronienia. Nigdy nie odprowadzaj Konrad piłki wzrokiem. Kumpel przed meczem z Bielik, przed meczem z... u siebie graliśmy ze Skromą. Powiedział, Nie, no Konrad będzie grał, bo przecież grał dobre mecze. Będzie grał. Ja powiedziałem, Tomek, ja bardzo, bardzo doceniam to, jak Konrad grał i tak dalej, ale Kuba to jest inna półka. To jest po prostu inna półka i to jest inna półka, bo dla mnie Kuba nie jest moim zdaniem klasą, nie wiem, ekstraklasową. Dla mnie Kuba to jest klasa europejska. Ja wiem, że to grubo powiedziane. Kuba musi jeszcze to udowodnić w ekstraklasie. Inna gra jest w pierwszej lidze, inna ekstraklasie. Te poziomy są diametralnie różne. Nie da się ukryć. Większe umiejętności, bo gdybyśmy grali z jakimś ekstraklasowiczem, to pewnie ta rzucona piłka tak zresowana na długi słupek, gdzieś tam ktoś to kończy. Być może inaczej by to wykończył, albo inną sytuację inaczej by wykończył. Trzeba mieć większe umiejętności. Ale dla mnie Kuba, patrzę na niego, obserwuję go, zachowania, wszystko. Dla mnie to jest facet, który prezes się zastanawiał, kogo my sprzedamy jako pierwszego. Być może jak Gustka, tak? Ale z tego, co tak się zorientowałem, prezes raczej by, jeżeli miałby sprzedawać, to chciałby już w ekstraklasie. Tu chodzi o pieniądze, no nie oszukujmy się, tak? Bartek, bardzo, bardzo Bartkowi życzę tego rozwoju. W takim tempie się nie można rozwijać. No nie wierzę, że się będzie aż tak rozwijał. No a jak się będzie, to już po prostu to jest jakiś kosmos. W każdym razie
Nie wiem, jak długo Kuba u nas pobroni. Cieszę się z każdego meczu. To, co on wyprawia, to jest nieprawdopodobne. W każdym meczu. W każdym meczu. I słuchajcie, teraz każdy mówi, bo a propos przy Kubie się gdzieś zatrzymam. Każdy mówi o tym, że my gramy tak świetnie, że będziemy pokonywać rywali. Ale wyobraźcie sobie, że Kuba by nie obronił w każdym meczu tej jednej czy tych dwóch niesamowitych piłek. No i zobaczcie, jakie byłyby wyniki. Tam, gdzie wygrywamy wysoko, to nie ma gadania, nawet jakby Kuba nie obronił. No ale tam, gdzie jesteśmy na styku, to my tracimy punkty. Tracąc punkty tu. To jest sport, to jest brutalne, nie? Ja się cieszę, ja naprawdę jestem pod gigantycznym, to jest naprawdę pod niesamowitym wrażeniem, co się stało, po prostu, co trener potrafił. Myślę, że to nie tylko trener, myślę, że to cały sztab, myślę, że to po prostu cały klub ułożony od góry do dołu. Ta decyzyjność, wszystko, ta wizja tego, co widać po prostu. Po pierwsze, wszyscy mówią prawdę. Mówią prawdę, nie ma owijania w bawełnę. I co się okazuje? Te prawdy, której się tak wcześniej wszyscy bali, okazuje się, że kibice ją dużo lepiej znoszą niż te kłamstwa. A później jak się okazuje, bo to już w ogóle totalny brak zaufania. Ale po prostu to, co się dzieje, jest niesamowite. Naprawdę skupia. W ogóle proszę was, nie mówmy w ogóle o tym, co będzie później. Później to jest tylko teraz. Teraz jest puszcza. I tylko puszcza. Po puszczy jest tylko i wyłącznie Jastrzębie. Po Jastrzębiu i tak dalej, i tak dalej. Tylko o tym przyjdzie zima. Pamiętacie co? Spójrzcie na każdą ligę. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy tabelę jesienną, po końcu jesieni. Wszyscy tu już sobie ostrzą, nie wiem. Apetyt, ząbki sobie ostrzą. A przychodzi wiosna i wszystko potrafi się po prostu. Trzymajmy kciuki, róbmy wszystko, koncentrujmy się tylko i wyłącznie na każdym kolejnym meczu. Zostawmy sobie gadanie, pogadamy na cztery kolejki przed końcem rozgrywek. Wtedy zacznijmy się zastanawiać nad awansami albo innymi rzeczami, jeżeli będzie ku temu powód. Ciężko jest sobie dzisiaj wyobrazić, że zespół trenera Niedźwiedzia mógłby przestać punktować. Bo wiadomo, że gdzieś się wykoleimy, gdzieś pewnie przegramy, gdzieś zremisujemy, być może nawet przegramy dwa mecze z rzędu, piłka jest brutalna i nagle morale, wiecie, spada. Ale wtedy, w tym momencie, kiedy my będziemy mieli gorszy moment, mam nadzieję, że widać po kibicach, że ten poziom zrozumienia dla wielu rzeczy wśród kibiców wzrósł w sposób nieprawdopodobny. Wiara w zespół, nawet jak my się potkniemy, wierzę w to, że my cały czas utrzymamy ten poziom po prostu jakości kibicowania i oceny na forach. No jestem niesamowicie zbudowany. Nie nagrywałem, bo ja się nie czuję, powiem wam, potrzebny za bardzo tutaj. Bo ja zawsze byłem od tego, żeby, wiecie, tłumaczyć i bronić, nie? Co ja mam tu tłumaczyć i bronić, nie? Oni się bronią sami po prostu. Miałem pogadać też, miałem powiedzieć o... A, jeszcze, słuchajcie, bo też wielokrotnie ludzie mówią, teraz zajmiemy się obroną, nie? Stoperami czy coś, nie? Słuchajcie, my przyszliśmy na grę trzema stoperami, a niejednokrotnie to my bronimy w ogóle dwoma zawodnikami. Ja tam się błędy będą zdarzały. Trener na treningu, słuchajcie, to też jest takie. To jedna z rzeczy. Było podanie do któregoś na prawym boku. Do obrońcy skrzydłowego. Ja nie będę. I on tam tak asekuracyjnie nie poszedł. No i trener przerwał go oczywiście. I człowieku, dlaczego nie powiedz? Co ty robisz? Wiesz, normalnie każdy był tak. No w zasadzie za mną są tylko stoperzy, nie? Trener mówi, przecież mamy tu tylu chłopa, zobacz. Mamy tu tylu chłopa, nawet jak stracisz. To zobacz, ilu ludzi jeszcze trzeba przejść. Poza tym Muszka tutaj jeszcze odbuduje. Tu. Nie bójcie się. Zresztą to widać. My, Daniel Tanżyna z Zeską Częstochowa. No tych strat trochę było, nie? Było stanowczo za dużo i tak dalej. Ale co z tego? Co z tego? Mamy grać od tyłu. Nie ma, że dobra, jest strata, okej, no pomyliliśmy się, nie? Pomylimy się. My naprawdę nam to jeszcze uchodzi bardzo często płazem. Nie wiem, chyba pewnością siebie zabijamy przeciwników. I to jest kolejna rzecz, gdzie głowa po prostu, kiedy wychodzisz na przeciwnika i jesteś mordercą. I on w twoich oczach, że on nie ma z tą szans.
to on będzie popełniał błędy. Naprawdę, to jest po prostu psychologicznie, zjadasz przeciwnika. Ale nieważne. Daniel Tanżyna popełnia błędy przy wyprowadzeniu piłki, nie? I dalej wyprowadza. I my, my przegrywaliśmy z Arką, bo my przestaliśmy grać w piłkę, przestaliśmy wyprowadzać, bo my się zesraliśmy. Po prostu zesraliśmy się, no. Bo był strach, Jezus Maria, i zamiast grać piłką, klepać, cały czas klepać, to co zrobiliśmy po tym, jak szliśmy na 2-1 z Resowio, już nie pozwoliliśmy im Znaczy inaczej, oni jeszcze wchodzili, bo popełniliśmy błędy podczas wyprowadzenia. Ale trener to wkalkulowuje. Ludzie powiedzą, człowieku, wywal. Nie. My mamy nie wywalać. My mamy właśnie się nie podgrzewać. My będziemy mieli straty. I jeszcze będą się takie kwiatki, gdzie ktoś gdzieś źle zagra. Ale my mamy tak grać. Nie ma wywalania. Po prostu nie ma wywalania. I wiem jakie są moje reakcje. Tak sam wywal. Nie wywal. Gramy piłeczką, gramy cały czas. I oni biegali, się męczyli. I nawet jeżeli coś im się gdzieś tam udawało i przechodzili do ataku, to już byli tak wymęczeni, że za tym lataniem za nami, że popełniali błędy, nie trafiali w piłkę i tak dalej, i tak dalej. Z tego to też się bierze właśnie z takich rzeczy, nie? Że wymęczysz przeciwnika, to nawet jak on tą piłkę ma, to on jest wiecie, tętno progowe przekroczone, połowa mózgu odcięta i on, wiesz, i on się gubi i on zrobi złe rzeczy, on się pomyli. I my gramy w piłę. Coś fantastycznego, naprawdę. Ciężko mi uwierzyć, żeby to gdzieś się wykoleiło, ale ja wiem, jak to wiem, nie, jestem ostrożny, każdy kolejny mecz i koncentracja na każdym kolejnym meczu. Nie dajmy się ponieść fantazji, że my już gdzieś awansowaliśmy, albo to poza tym ile to jest kolejek, to jest raptem, to jest malutka część sezonu, jeszcze mamy przed sobą, tym bardziej, że taki maraton, jaki mamy. Przed sobą 4 mecze pod Beskidzie, UKS, Miedź, Korona. W moim przekonaniu to pod Beskidzie, UKS, Arka. Nie wiem, czy Korona, znaczy Korona pewnie będzie takim górnikiem Łęczna tamtego sezonu. Może się wzmocnią jeszcze. Nie jestem przekonany, czy to Korona będzie naszym największym rywalem. Raczej stawiam na kogoś innego. Raczej na Podbeskidzie. Mówię, KS Arka się też musi obudzić. Będzie trochę zespołów. Myślę, że Sandecja też jeszcze... będzie. Nie wiem, czy Sandecja będzie tak, ale Sandecja napsuje wszystkim po prostu. Zrobi problemy. Dużo problemów. Cieszyć się naprawdę z tego, co się dzieje. Cieszyć się. Szanować i... i jeszcze raz szanować, bo w sporcie granica to jest trochę tak jak ze zdrowiem. Bardzo często, i porównam to do takich może głupiej rzeczy, ale bardzo często się mówi o tym, że ktoś umiera, nie? I ludzie mówią o tym, ale przecież wczoraj się widzieliśmy, no tryskał humorem, był w fantastycznej formie. Następnego dnia umiera i to samo jest ze zdrowiem, że kiedy jesteś w takim gazie, czujesz się fizycznie po prostu silny, wychodzisz na taki maks, to bądź wtedy najbardziej ostrożny, bo to może być ten moment, kiedy za chwilę po prostu będziesz chory i tak dalej. I bądźmy ostrożni, naprawdę. Pamiętajmy, że my niczego nie... nic, absolutnie tam to jest jeszcze hektary po prostu do przebycia i mamy tyle do zrobienia, tyle pracy. Zdarzają nam się głupie błędy jeszcze. Nieprawdopodobne jest, jak po prostu musimy ruszyć i to robimy i tak szybko, i tak łatwo. To, co Karasek na przykład strzelił, to jest to, że on po prostu nie kalkuluje. On tak ma i trener sobie dobiera. A jeszcze właśnie, bo nie powiedział o obcokrajowcach. Ale Karasek, to zobaczcie, co on zrobił, zanim uderzył tą piłkę. Jaki to był dostawny, idealne ustawienie się. To było... wszystko idealnie. Trener bardzo często mówi o tej pracy na nogach. To trzeba zobaczyć na treningu, jak trener to pokazuje. I wydaje mi się, jeżeli chodzi o obcokrajowców, tu jest największy problem, bo trener oczywiście mówi do nich po angielsku, no ale 90% tego, co trener mówi na treningu, bo dużo mówi, dużo przerywa, dużo tłumaczy, to mówi przede wszystkim w języku polskim. Im tłumaczy poszczególne rzeczy, ale to nie jest taka duża, taka ilość informacji, jaką dostają chłopaki, którzy rozumieją język polski. To jest chyba największy, wiecie, problem i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Nunesza na Villanueva czy Mattia Montini, o Azizie to trochę jest inaczej, ale
spokojnie, musimy poczekać. To są inny typ zawodnika. Wydaje mi się, że Mattia Monti nie jest do końca taką dziewiątką, że on raczej dużo lepiej by się czuł, gdyby grał koło dziewiątki. Tak mi się oczywiście wydaje, są złudne. Mogę się mylić. Myślę, że ta bariera językowa dużo im jeszcze przeszkadza tutaj i że Nunes będzie grał, kiedy będzie bardzo dużo dawał z przodu, bo on nie jest wirtuozem gry w defensywie. Spał na lekcjach defensywy chyba w szkole. To nie jest taki typ, no wiadomo, ludzie z Portugalii, Hiszpanii mają gdzieś w genach atak, a ta obrona to jest... Julek też na przykład świetnie gra, nie? Ma świetne odbiory, Julek potrafi się znaleźć świetnie w sytuacji, ale ma takie momenty, gdzie mówi tak: dobra, poradzą sobie ze mnie, nie? Jurek ma swoje wady i zalety. U Jurka to przede wszystkim, żeby go zdrowie nie opuszczało, bo nie wiem, czy ktoś z was śledził, jak to wyglądało u Jurka kiedyś, nie? To bardzo pod górkę chłopak miał i widać, jak w początek, jak wyglądał Julek. Straty, jakie straty na początku, jak wchodził. Patrzcie, mówił, Julek, ja pierdzielę, nie no, ja rozumiem, nie no, wiem, że ty masz to pokrętło, ale jak masz pokrętło, to nie można mieć tylu strat, nie? A Julek jak teraz wygląda? No po prostu też, jak to się wszystko rozwija, nie, naprawdę. Ja jestem, nie, dobra, bo słuchajcie, bo się rozpłynąłem, dawno nie nagrywałem. W przyszłym tygodniu moim gościem będzie trener, czego się bardzo cieszę, bo o tym z trenerem chciałem pogadać o wielu, wielu różnych rzeczach. Wiem, że zaraz mi tam przywalicie pod spodem pytania do trenera. Walczę, tak, oczywiście, zobaczę. Nie wszystko pewnie przemycę, bo gdzieś ten odcinek chciałbym, żeby był taki ułożony w dużej mierze, nie że w większości, ale w dużej mierze przeze mnie, ale oczywiście walcie pytania, bo ja też mogę, coś mi może umknąć. No, fajnie się na to patrzy, nie? Ja propos jeszcze wrócę do tych stoperów, bo gdzieś mi się ten wątek, nie uważam, żebyśmy mieli złych stoperów. Oczywiście nie do końca wszyscy wiedzą, że Michał Grudniewski to jest mój ulubiony stoper. Nie do końca wiem, potrafię zrozumieć, ale ufam trenerowi, doskonale wie co robi. I to, co mówiłem, skupmy się na każdym kolejnym meczu, koncentracja. Będę miał okazję z trenerem porozmawiać o wielu rzeczach, ale dzisiaj przede wszystkim powodzenia z Puszczą, żadnego olewania czy lekceważenia, bo ja pamiętam ostatni nasz mecz, 4-1 mogliśmy przynajmniej wygrać. Mati mógł ze dwie strzelić przynajmniej, a dostaliśmy w łeb 1-0 po błędzie trochę też Michała Grudniewskiego przy okazji, ale tam dla mnie miłoszat jak najbardziej. Powodzenia, nie lekceważmy, szanujmy po prostu to, co mamy, na jakim jesteśmy rozpędzie, jak bardzo się nas boją, wykorzystajmy to i po prostu z zimną krwią załatwmy ich, a później Jastrzębie i później przygotowujmy się do następnych meczów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, powodzenia i naprawdę gratulacje za Resowie. Chociaż też był taki moment, że no nie cofajmy się tak, no nie róbmy takich rzeczy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, na razie.